Cześć, siemano, witajcie wszyscy w kolejnym vlogu. Dzisiaj zabieramy siano. Przyjechałem tutaj właśnie teraz zgrabiać. Siano suche, suchutkie, eleganckie. Dobra, bez mniejszego pierniczenia rozkładamy tą maszynę do grabienia. O, ale się zrymowało. O, co jest? Dobra, jest gitara. No jeszcze nie obyło się bez przygody. Jechałem sobie tutaj po szosie i po prostu bolec wypadł. Pękł, nie wiem czemu. Taki bolec, to też taki bolec, że to do taka samoróbka bolec. Bo tu wiadomo idzie cieńszy, jeśli ktoś ma, to wie o co chodzi. I wziął mi po prostu, trach, wyleciało, odczepiło się, poszło mi całkowicie. Ten rzepak poszedł, poszła ta zgrabiarka. No jakoś się udało tu na taką śrubę przyczepić. Coś tam już trochę z tym kołem z tyłu, nieciekawie. No zobaczymy, jak coś to będę musiał do sąsiada jechać, pożyczać. No bo jednak, no trzeba dzisiaj te siano zebrać. Dobra, zaczynamy. Zobaczymy, jak to będzie szło. Odgrabię sobie tutaj naokoło. Oj, nierówna jest, to jest strasznie ta droga. Bo tu jest droga, nie to tam. Zresztą samej łące też nie jest za bardzo równo już. Korycha też, no domo, no. Jakieś mokre te były lata i się po prostu porobiło kolei. I tak to zostało i jest teraz nierówno. To jest na tej łące się zakopałem, co tam nagrywałem wam vloga z rozsiewania. O. Buźwa. Poszedł do rogu i by dopiero było. O kurde. To tutaj tylko raz się odgrabił. Bo tu jeszcze jest jeden pokos więcej. Bo z takich grubych tam pokosów nie będę robił prasował, nie? To bez sens. Robić takie nie, bo grube te wałki. Powiem wam, że już kurde jestem. Dosyć obfitym pracowaniu dzisiaj. Co to wszystko załatwić, co zrobić, tam to zrobić. Przygotować się do tego siana też nie można. Kurde. To nagle. Ale koniec końców się udało, dojadę łąkę i się grabi. No jeszcze przyjdą ludzie do pomocy, więc będzie dobrze. Bo samemu to zrobić, to naprawdę to by było. Ojej. I to nie tylko ta łąka jest. Dobra, grabia. No i grabimy dalej. Już jest raz, dwa, trzy. Cztery bałki. Jak widać, zębów nie mam wszystkich i gubi mi chyba, jak widać. Więc no trochę będzie pewnie dłużej to zajdzie niż normalnie, ale jakoś damy radę. Teraz to około odgrabiłem. Wyobraź, żeby te bałki też nie były aż takie grube. To będzie jeszcze grabkami poprawić, tylko że nie wziąłem. Robimy.
co masz zarzucać samym krawieniem. No i zgrabione. Jest raz, dwa, trzy, trzy, pięć, sześć, siedem, jakoś siedem, osiem tych wałków wyszło. Dobra. Robiłem to na spokojnie, bo kurde pogoda pokazywała. Deszcz. 19. Teraz patrzę, już jest 17. No zobaczymy jak to będzie, no. Tak plus minus po 17 będzie padać. Zobaczymy. Więc trzeba byłoby już, biorę i jadę, bo trzeba jechać, no, widzimy się z pracowania. No i pracujemy, nerwowa sytuacja, bo już też kropi, nagle się zmieniła na pogodzie, nie ma co ukać tej pogody, odpowiem. Raz odjechałem, no niby teraz przestało, ale takie chmury są.
prostych szabakosów deszczowych.